Cześć, zapraszam na Kino Rozmowę. Moim gościem będzie aktorka Eliza Rycembel. Cześć Eliza. Eliza Cześć. Rycembel jest gościem Kino Rozmowy, znana m.in. ostatnio z Bożego Ciała. Gratuluję Ci nagrody. Dziękuję bardzo. Za drugoplanową rolę Polskiej Nagrody Filmowej Orły. Porozmawiajmy o Bożym Ciele. To była długa droga, już praktycznie pół roku, nawet dłużej minęło od czasu, kiedy film był pokazywany w Wenecji, później film był w kinach. Wiele osób go obejrzało i oczywiście był nominowany do Oscara w końcu, tak. Więc to jest duży, ogromny sukces. Ale chciałem Cię zapytać o tą przygodę, to znaczy o tą długą drogę i tą przygodę pracy nad tym filmem i budowaniem tej roli, współpracę z Jankiem Komasą i zresztą ekipy. Jaka to była dla Ciebie przygoda? Dawno, dawno temu, 2 lata temu, były zdjęcia próbne do filmu Janka Komasy i wiedziałam, że bardzo zależy mi na tym, żeby wziąć udział w tym projekcie, bo znałam wcześniej scenariusz, czy historię właściwie znałam. I też chciałam pracować z Jankiem i wiedziałam, że produkuje to Aurum Film, które jakby jest, ja uważam, jednak jakimś gwarantem dobrej produkcji. Mm-hmm. Tak, mają już kilka. To jakaś muszka lata, wiesz? Tak, nie właśnie, zabijamy muszek, nie można zabijać. Odganiam. Uciekaj. W każdym razie były zdjęcia próbne i bardzo mi zależało na tym, żeby się dostać. I to nie było takie pewne od początku, czy to się uda, czy nie. I jak dowiedziałam się, że udało się, to zaczęła się taka droga preprodukcji, czyli przygotowań i spotkań z Jankiem, z Bartkiem, z Olą Konieczną. Pojechaliśmy do Jaślisk, do miejscowości, gdzie kręciliśmy. Mm-hmm. I poznawaliśmy tamtejszych ludzi, tamte miejsca. Uczyliśmy się poruszać po tym miasteczku, żeby też pewne drogi były jak najbardziej oswojone, tak jak my czasem ścinamy trawnik w Warszawie idąc, tak, żeby tam nauczyć się tych konkretnych dróg, poznać ludzi, zobaczyć, jak oni się zachowują. I potem zaczął się czas już takiej produkcji, zaczęły się zdjęcia. No i to była już piękna przygoda. Bardzo ciężka, bo wymagająca i też taka... Ale wymagająca pod jakim względem? Wymagająca pod takim względem, że jednak dla mnie to było bardzo emocjonalne, bardzo mnie to dużo kosztowało. Też są sceny, których nie ma w filmie albo są skrócone, ale to były sceny, na które poświęcaliśmy na przykład cały dzień. I one gdzieś tak mocno we mnie buzowały i siedziały i też bardzo dużo czasu spędzaliśmy po planie, rozmawiając o scenach na następny dzień i w ogóle o całym scenariuszu. To chyba było takie bardzo ciężkie, ale też przyjemne, bo w Jaśliskach jest przepięknie i właściwie praca z takimi ludźmi w takim miejscu jest samą przyjemnością, nawet w tych trudnych chwilach. Mhm. I ja to wspominam jakoś tak cudownie. Jeszcze to były zdjęcia wyjazdowe, więc jak mieliśmy wolny dzień, to nie opłacało nam się wracać wszystkim do Warszawy. Zostawaliśmy na te 2 dni, spędzaliśmy jakiś taki wspaniały czas, w którym dalej rozmawialiśmy o scenariuszu i gdzieś mam poczucie, się integrowaliśmy i potem zaczęła się cała droga już promocyjna i myślę, że nikt z nas, ja na pewno, nie przypuszczałam, że ta droga będzie tak wyglądać i że ona będzie taka piękna. Miałam takie poczucie, że tworzymy film, który porusza ważne tematy i który jest bardzo ładny, ale wydawało mi się, że to jest jednak na tyle małe kino i na tyle niedofinansowane, to znaczy to nie jest, ten film nie miał wysokiego budżetu jakiegoś. Że myślałam, że w Polsce tak, w Polsce na pewno będzie się o nim rozmawiać, ale myślę, że nas wszystkich zaskoczyło, jak bardzo ludzie wszędzie indziej chcą poruszać ten temat i chcą w ogóle, że to ziarno gdzieś tam pada i ludzie chcą dyskutować o tym filmie. Mhm. Więc ta przygoda była wspaniała. Jan Komasa, występując publicznie, za każdym razem dziękuję całej ekipie. Mhm. Czy to jest taki, wydaje mi się, że to jest reżyser, który jest bardzo czuły. Czy zgodzisz się ze mną? I tak i nie. Mhm. To znaczy,
jest czuły, jest bardzo oddany też pracy, którą robi i jest naprawdę poświęcony temu w pełni i praca na planie jest, on wciąga wszystkich w taką naprawdę pracę bardzo drobiazgową i taką skupiającą się na detalach, co jest bardzo cenne, mam wrażenie, i dla mnie na pewno była to gigantyczna nauka. Natomiast to, że myślę, że to, że on dziękuję całej ekipie, bo my wszyscy mamy poczucie, że też ten film nie zaszedłby tak daleko, gdyby nie to, że my naprawdę wszyscy byliśmy tam w tych jaśliskach, że my wszyscy się bardzo dogadaliśmy, że te przyjaźnie też pozostały po planie filmowym, co nie jest takie oczywiste, bo jednak plan filmowy ma taką swoją dynamikę, że się kończy i wszyscy wiemy, że się poznajemy na jakiś czas i to chwilę trwa, a potem każdy idzie w swoją stronę. A tutaj jednak te drogi się połączyły z rzeczywistością i to jest wspaniałe. I właściwie to wiem, że było inne pytanie, a odpowiedziałam na coś innego, ale czy jest czułym reżyserem? Nie, odpowiedziałeś, że tak i nie. No tak, że tak i nie. A teraz dlaczego nie? Właśnie. Dlaczego uważam, że nie jest czułym reżyserem? Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie w sumie. Odpowiadaj. Może ona cię weźmie do innego projektu. Prowokacje. Nie jest, myślę, czułym reżyserem tylko dlatego, że idzie po trupach do celu. To znaczy, to jest piękna cecha, natomiast on rzeczywiście, żeby wydobyć ze swoich aktorów jak najlepszy efekt i zdobyć to, czego potrzebuje, potrafi bardzo dużo razy powtarzać duble, bardzo potrafi cisnąć i być taki nieczuły w tym, a jednocześnie mi taka praca też odpowiadała. Jakieś pewnie ambicje i perfekcjonizm. Tutaj tak, ale taki bardzo, on jest trudny, ale to jest wspaniała ambicja i coś takiego, z czym ja się pierwszy raz spotkałam, czyli po prostu kręcenie dubli na jednej taśmie. W sensie, że nie przerywaliśmy ich, tylko po prostu w kółko kręciliśmy scenę, a jednocześnie pozwalał nam, to nie jest tak, że on jest apodyktyczny, bo jeżeli ja zgłaszałam jakiś sprzeciw i mówiłam nie, wydaje mi się, że w tej scenie powinny być, nie wiem, inne kwestie, albo ta scena jest trochę o czymś innym, albo że powinny być inne emocje, to Janek dawał mi tę szansę, żebym zaryzykowała któryś dubel i zrobiła po swojemu swoją propozycję, ale potem, żebym też zrobiła jego. I prawda jest taka, że rzeczywiście to jest magia też montażu zawsze, że później można sobie wybrać wersję, która lepiej się opowie, która będzie tą odpowiednią. Ale może to jest cecha oscarowych reżyserów, bo o współpracy z Pawłem Pawlikowskim też wszyscy mówią w ten sposób. Janda Kulik, która mówiła, że też było tych dubli tyle, dążenie do perfekcjonizmu. Jeszcze raz bym w pewnym zdjęcie też, to pamiętam, że było zdjęcie z siebie pewnych emocji, że na początku ona gra taka, jaka jest jej intencja, a później po jakimś czasie, już za którymś tam 20, 30 razem, ona jest w tej postaci. Tak, bo jest na tyle zmęczona, że nie myśli już o tym, co ma, znaczy wie, co ma grać, już tyle razy to się przerabia, a jednocześnie przestajesz dogrywać, bo jesteś tak zmęczony i jakby po prostu się stajesz trochę tą postacią. I mi ta praca odpowiadała. Była męcząca i oczywiście, że były momenty, w których stałam i miałam takie nie, Janek, daj mi spokój, nie podchodź do mnie, nie mów mi żadnej uwagi. Ale to jest chyba takie naturalne. Jesteśmy takim żywym, emocjonalnym organizmem i tak reagujemy, a z perspektywy czasu uważam to za bardzo cenną pracę. Takim super doświadczeniem też interesującym, wydaje mi się, dla ciebie, o to chciałem cię zapytać, było wyjazd do Los Angeles i bycie w Hollywood na gali Oscarów. Powiedz, czym zaskoczyło cię to miejsce? Może najpierw samo miejsce, a później wydarzenie. Wiesz co, ja byłam pierwszy raz w ogóle w Stanach, więc dla mnie to było podwójne przeżycie, że tak długo lecę samolotem, potem ląduję i widzę to wielkie, wielkie miasto. To było pierwsze zaskoczenie, że ono jest tak gigantyczne, ono się nie kończy z samolotu, po prostu ono się ciągnie. No, to wygląda po prostu cała Polska. I samo miasto też jest zaskakujące. Tam jest tak strasznie dużo różnic. Jest taka bieda skrajna połączona z bardzo dużym bogactwem i też jakiś taki rodzaj pustki na ulicach. Przecież ja rano wychodziłam i nie było w ogóle ludzi na chodnikach. Ludzie nie poruszają się na nogach, tam wszyscy dojeżdżają gdzieś. A sam proces tej
promocji. Ja byłam tam przez 1,5 tygodnia, więc to jest całkiem krótki czas. Bartek i Janek byli tam dużo, dużo dłużej. W związku z tym oni, jak ja dojechałam, to już naprawdę byli zmęczeni tym wszystkim, a z drugiej strony absolutnie podekscytowani tym, że jest coraz bliżej dnia gali i tego, co ma się wydarzyć. Mieliśmy codziennie jakieś spotkania, jakieś takie z na przykład pozostałymi nominowanymi z naszej kategorii. I to było wspaniałe, że mogliśmy po prostu być w jednym pomieszczeniu z większością z tych ludzi, aktorów, reżyserów, operatorów, producentów, porozmawiać sobie przez chwilę z nimi, z tymi, którzy mówią po angielsku, bo nie wszyscy mówią po angielsku. I to jakieś takie było mega cenne. My się bardzo mocno skumaliśmy z ekipą z Honeylandu. Krainy Miodu. I to... No, są fantastyczni ludzie. I co? I tak naprawdę to, co zaskoczyło mnie w samej gali, to chyba ogrom tego teatru, to, że to jest centrum handlowe i to, że tak długo to trwa wszystko. To znaczy, że jednak od przyjazdu na miejsce do rozpoczęcia ceremonii minęło 5 godzin chyba. To jest oczywiste, no bo tych filmów i ludzi, którzy przychodzą. Ten czerwony dywan, gdzie wszyscy wchodzą. Przychodzą, jest cała gigantyczna taka wystawa fotografów, dziennikarzy, reporterów, wszystkich. I wygląda to fenomenalnie. A sama atmosfera tam jest bardzo przyjemna. Fajna jest, no. Ale mówisz podczas tego wydarzenia samego. Tak, czujesz się jakby chyba w centrum, prawda? W sercu. Jednak to jest najbardziej popularna. I jedna z największych, największa nagroda filmowa, którą wszyscy kojarzą. Tak, tak. No ja mam takie po prostu poczucie, że ja nawet nie zdążyłam sobie wymarzyć tego snu, że tak się wydarzyło to wszystko, no, że pod taką dobrą gwiazdą powstał ten film, że nagle to wszystko się wydarzyło i dopiero teraz do mnie tak naprawdę powoli dociera, co to się wydarzyło, że gdzie my doszliśmy i gdzie pojechaliśmy i jest to jakieś magiczne. A spotkałaś się z reakcjami publiczności na samo Boże Ciało? Bo to wcześniej brał udział Janek, prawda, z Bartkiem w tym procesie spotkań z nimi. Ty już dojechałaś przed samą galą, tak. Ale na pewno słyszałaś, co się tam o tym filmie mówiło, jakoś dochodziło do ciebie. Głównie ja, to było dla mnie zaskoczenie, miałam takie poczucie, że ludzie nie mówią do końca o tej duchowości, która tutaj w Polsce jakby mocno wybrzmiała w tym filmie. Tylko o jakiejś wspólnocie, takiej grupie ludzi, która się wspiera za wszelką cenę. I właściwie to takie rzeczy słyszałam głównie. A widziałaś Parasite? Widziałam. Jak? Uwielbiam ten film. Uwielbiam. No, byłam przekonana, że ten film wygra. Byłam zaskoczona totalnie, że w dwóch kategoriach tak ważnych. Natomiast jestem absolutnie fanką tego filmu. W sumie 4 skarbą nagrody aż. Tak. Więc to jest też ogromny sukces. Pierwszy raz w historii zdarzyło się, że azjatycki film zdobył tą główną nagrodę, co jest takim też otwarciem. I wydawało się, że widziałam to takie spotkanie, jest też na YouTubie film przed samej gali, spotkanie właśnie z reżyserami wszystkich tych filmów. Tak. Bong Joon-ho jest tam jednym z, obok zresztą Jana Kamasy, który mówi, że z nim wielokrotnie rozmawiał i że Koreańczykowi się podobał nasz film. Tak, to też jest tak, tak, to prawda, Janek wiadomość. Tak zawsze mówił i myślę, że naprawdę to nasze boskie ciało po prostu rezonuje gdzieś cały czas i ono sobie żyje swoim życiem, nad którym już trochę teraz nie mamy panowania i to jest wspaniałe, jeżeli rzeczywiście słyszymy ze świata o tym, jak on to został doceniony. A czy myślisz, że to też otwiera tobie jakąś nową drogę na kino zagraniczne? Wiesz co, myślę, że bardziej otwiera mi w głowie drogę, to znaczy daje mi odwagę i poczucie, że naprawdę można wszystko. I jeśli ma się trochę szczęścia, jeśli się ciężko pracuje i dąży do spełnienia swojego marzenia, to można, to naprawdę można osiągnąć swój cel. Jest to ciężka droga, ale na pewno się da. Nie mam pojęcia, nie oczekuję, szczerze powiedziawszy, że teraz nagle rozdzwoni mi się telefon i będę dostawać propozycje zagrania w produkcjach, nie wiem, marvelowskich, chociaż byłoby super, ale nie oczekuję, że to się wydarzy samo, że dopóki ja też temu nie pomogę, to na pewno to nie przyjdzie. Ale to, co rzeczywiście mi dało ta cała przygoda, to takie poczucie, że naprawdę nie ma granic i że tylko my sami je sobie wokół siebie stwarzamy, w związku z tym trzeba ryzykować i
No bo warto czasami, nawet jeżeli mielibyśmy upaść, to zawsze można się podnieść. Zdecydowanie. A chciałem Cię zapytać jeszcze o serial, który się skończył, Agnieszka Osiecka. Tak. Serial, który będzie niedługo w telewizji. Jeśli będzie. Jeśli będzie, tak przełożyli, wiem, że premierę, ale myślę, że będzie, bo jednak to jest postać bardzo znana, lubiana też, złożona. Ty grasz młodszy okres, tą Osiecką, Agnieszkę Osiecką w pierwszym okresie, tym jeszcze nastoletnim, młodzieńczym. Później Magda Popławska w drugiej Przyjmuję części. Stary. Tak, starszy w drugiej części serialu. Chciałem Cię zapytać właśnie o podejście do tej postaci i o przygotowanie się, bo to jest, tak jak powiedziałem, wydaje mi się złożona postać z różnymi tak. problemami, traumami też ukrywanymi, a z drugiej strony genialna artystka. Tak, no to jest gigantyczna odpowiedzialność. Brać na warsztat Agnieszkę Osiecką, kobietę, która już jest jednak ikoną i też są ludzie, którzy ją pamiętają i zawsze wydaje mi się, że ja miałam i tak dużo łatwiejsze zadanie niż Magda Popławska, bo ja sobie mogłam wymyślić trochę tę Agnieszkę, bo jednak bardzo mało jest materiałów na temat Agnieszki Osieckiej, która ma te 17, 18, 16, 17 lat. Są jej dzienniki, ale to właściwie z czego uczysz się o postaci, no to z opowieści innych ludzi na temat tej osoby. W związku z tym ja sobie mogłam pobawić się w tworzenie Agnieszki, no a Magda miała już to zadanie, w którym naprawdę musiała może nie tworzyć rekonstrukcji, bo chyba też nie na tym nam zależało. Jakby zdajemy sobie sprawę, że też nie wyglądamy identycznie jak Agnieszka Osiecka. A jednocześnie jakby staraliśmy się jak najbardziej urealnić ten świat. I nasza praca polegała głównie na tym, że mieliśmy próby przed wejściem na plan. Mieliśmy próby, spotykaliśmy się z dwójką reżyserów, z Robertem Glińskim i Michałem Rosą w podgrupach, czyli tam albo nasz STS, albo ja i któryś z mężczyzn, z którym Agnieszka Osiecka się spotykała i o tym bardzo dużo rozmawialiśmy, o scenach, o kontekście też historycznym i o tym, jak to już docelowo miałoby wyglądać na planie. Więc to była jakaś taka podróż przez meandry ciekawej kobiety, która każdego dnia stawała mi się coraz bliższa i poznawałam ją coraz bardziej. I co nie było takie łatwe, bo jednak to jest naprawdę skomplikowana osoba. Bo z jednej strony przezdolna po prostu poetka, a z drugiej strony czasem nieszczęśliwa kobieta, a jeszcze z innej strony silna, niezależna, która nie poddaje się temu światu, w którym żyła, w którym na pewno nie było jej łatwo, zwłaszcza jako kobiecie, żeby przebić się i z tego żyć. Ale wiesz, ciekawe było na przykład dla mnie odkrycie, że nie wiem, skończyła szkołę filmową w Łodzi. Że ona pływała, że ona w dzieciństwie była przez głównie swojego ojca kierowana na mnóstwo różnych zajęć, żeby być lepszą od jej rówieśników i że ta dyscyplina taka bardzo silna panowała w jej domu, a jednocześnie no też była jakąś zagubioną osobą i miała problemy swoje i bardzo dużo miłości i jestem przekonana, że każdego mężczyznę i każdą kobietę, z którą spotkała na swojej drodze, ona szczerze kochała. Nawet jeżeli to trwało tydzień, to naprawdę szczerze się zakochiwała w tej osobie i potem po prostu szła dalej. A to, co my z Magdą próbowałyśmy zrobić, żeby jak najbardziej ujednolicić tę postać, to podczas prób szukaliśmy jakichś gestów, jakichś takich fizycznych rzeczy, które mogłyby łączyć mnie i Magdę, żeby ta Agnieszka Osiecka od początku do końca miała pewne powtarzające się elementy. Więc trochę na tym nasza praca też polegała. To czekamy w takim razie na serial. Dzięki za spotkanie. Dziękuję Ci bardzo. Będzie bardzo proste. Podwójne życie Weroniki? Tak! Wiem, że to będzie proste. Ale to nie było takie proste. Najpierw myślałem, że człowiek może z marmuru. We'll be right back.
Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.